Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Podstawy sporządzania potraw i napojów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podczas sporządzania posiłków półprodukty poddaje się obróbce cieplnej: smaży się, gotuje i piecze, aby ograniczyć straty witamin i związków mineralnych, które powstają poprzez wypłukiwanie i rozkład. Niezbędna jest wiedza teoretyczna oraz wszechstronne podejście do tematu. W trakcie oglądania tego filmu dowiesz się, jak właściwie postępować podczas obróbki cieplnej jaj, kasz oraz roślin strączkowych. Jajko włożone do zimnej wody i stopniowo ogrzane ścina się w jednolitą masę, włożone do wody wrzącej, daje grudki wskutek szybkiej denaturacji białka. Denaturacja cieplna zwiększa strawność białek jajka. Współczynnik strawności dla jajka surowego wynosi 50%, dla ściętego 92%. Najlepszą konsystencję jajka ugotowanego na miękko uzyskuje się przez włożenie go do zimnej wody, podgrzanie do 80 stopni Celsjusza i pozostawienie w tej temperaturze na 5-7 minut. 10-12 minut wystarcza dla otrzymania jajka półtwardego. Po 20 minutach jajko jest twarde. Zbyt długie gotowanie jajka może doprowadzić do rozkładu niektórych aminokwasów, zwłaszcza siarkowych, co daje się zauważyć w postaci ciemnej obwódki siarczków powstałej wokół żółtka. Zależnie od ilości użytej wody i sposobu ogrzewania uzyskuje się albo kaszę ugotowaną na sypko, albo rozklejoną. Gotowanie kaszy na sypko Gotowaniu kaszy na sypko sprzyja wrzucenie jej na wrzącą wodę. Kasze gotowane w ten sposób zwiększają swój ciężar przez pochłonięcie wody w 100-200%. Kasza rozklejona. W kaszach rozklejonych jest jeszcze większy przyrost ciężaru, mogący dochodzić do 350%, jak na przykład przy gotowaniu płatków owsianych. Stopniowe podgrzewanie pozwala uzyskać optymalny stopień rozklejenia kaszy. Uprzednie roztrzepanie drobnej kaszy z zimną wodą i stopniowe wlewanie mieszaniny przy ciągłym mieszaniu zapobiega tworzeniu się grudek. Kasz drobnych, jak manna, których ziarna nie zawierają zewnętrznej warstwy, nie można ugotować na sypko, gdyż napęczniała skrobia skleja poszczególne ziarna kaszy, tworząc jednolitą masę. Dodatek tłuszczu do gotowania kasz ułatwia ich ugotowanie na sypko, gdyż osadza się on na powierzchni ziaren i zapobiega sklejeniu. Nasiona roślin strączkowych zawierające dużo skrobi muszą być poddane gotowaniu. Duża zawartość błonnika w skórce otaczającej ziarno utrudnia pęcznienie i rozgotowywanie skrobi. Dla ułatwienia pęcznienia nasiona moczy się kilkanaście godzin w czystej wodzie, a następnie w tej samej wodzie gotuje. Rośliny strączkowe należą do produktów ciężkostrawnych głównie ze względu na dużą zawartość błonnika przetarcie grochu lub fasoli przez sito, czyli usunięcie zewnętrznych łusek, znacznie zwiększa strawność białka i skrobi. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.